Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was wszystkich serdecznie na Serii Wojennej. Jeśli chcesz zacząć grać w Gemstone Legends i zgarnąć na starcie super nagrody, zainstaluj grę z mojego linka, który jest pod każdym moim filmem. Jeśli już to zrobisz, musisz na czacie gry w czasie krótszym niż 3 godziny od instalacji wpisać kod Płotek Dragon podkreśnik 2021 Płotek. Wystarczy wcisnąć Enter, żeby dostać super nagrodę. Epickiego bohatera Elidora, 500 000 monet, 5 złotych zwojów i 300 diamentów. Zapraszam Cię do wspólnej gry. Widzę, że na razie przegrywamy. Jeszcze nie będę sprawdzał, ile zostało nam ataków i im. Możliwe, że nam zostało po prostu więcej. Zobaczmy sobie pole bitwy. Walczymy z Rosjanami, jak widać. I widzę, że Rosjanie na nas siedzą. Między innymi siedzą na mnie. Co tu mamy? 74, 70. Taki pewnie porównywalny do naszego składzik. Coś tutaj piszą ciekawego. Nic nie piszą ciekawego. Widzę, że jesteśmy też po resecie, to fajnie. 2 godziny 23 minuty i 16-15 sekund do końca. Niebieski tank. Rzadko mam przyjemność gościć niebieskiego tanka. Na tej etapie wojny to już nie ma nawet co atakować mocnych, bo to trzeba robić pewne punkty. Oni są w gorszej sytuacji, niestety mnie pokonali. Ach, mnie pokonali, ale ja widzę 38 punktów, więc byłem napoczęty. Tak, tu ktoś za 14, wytłukł mi pewnie dwie postacie. Albo samego fronta. I to była dobitka. Spoko. Oni są w o tyle trudniejszej sytuacji, że muszą atakować już nasze mocne składy. 4700, 4700, 4700. Widzicie już wszystkie pozostałe takie powyżej 4700 punktów, a u nas nie. Zobaczmy, co ciekawego ma przeciwnik. Może na tego byśmy się połasili? Nie wygląda specjalnie. Nie wygląda specjalnie mocno. Można by go idealnie niebieskim, ale zobaczmy, czy są jakieś podwojone kolory najpierw może, bo potem będę płakał, że nie sprawdziłem. Tu są dwa fioletowe, można się żółtym wbić, ale skrajnie. Ok. Co tutaj mamy? Fiolet żółty. Tu już Xia coś przyciął. A kto tu jest na froncie? Ach, to ten Bobo z cyrku bodajże. Jeszcze czekajcie sobie tu chwileczkę. Przeanalizuję wszystkie składy. Tu też cieniutko. Chociaż mocno to nie wskazuje, ale ten tank nie jest jakimś geniuszem. Geniuszem zagłady on nie jest. Co tu się stało? Dobra. No te składy takie ni w kij ni w oko, czyli są i składy dobre, nawet bym powiedział, że bardzo dobre, ale jest ich bardzo mało. No zobaczcie ten skład. Słabiutko, tak bym powiedział, ale większość tych składów jest taka, no kurde, nie bójmy się użyć tego słowa, mocno mizerna. Nie podwajają kolorów, to na pewno jest plus, ale widać, że nie mają z czego tych składów układać. No dobra, zacznijmy od tego, wpadł mi w oko, polecimy go kolorem niebieskim, spróbujemy pojechać go kolorem niebieskim, tak to nazwijmy. No, raz, dwa, trzy, cztery i zdecydowanie tutaj musimy dać Sabinę naszą, gdyż Sabina na wyżyny się wspina. Tutaj damy ninja. Muszę podciągnąć te oddziały. Dawno tego nie robiłem, na pewno się ich uzbierało, chociażby z Akademii, bo tam robię. Więc jest szansa. Niestety cały czas żałuję, że nie mam podniesionego do 28 od takiego oddziału z maną, ale muszę na tym powalczyć. No lećmy. Pierwszy atak. Zobaczymy, co z tego pierwszego ataku wyjdzie. Na pewno wyjdzie nam to, że nie mamy niebieskich. To już nam nawet wyszło. Więc słabizna. Podciągniemy sobie niebieski tutaj. Tutaj kluczem jest jeszcze podciągnięcie fioletu, żeby ewentualnie kasować kontrę, która może mi się wbić. No dobra, na pewno odpali nam za chwilę ta panna tutaj. Czy już? Tak, już nam odpali panna.
A my jeszcze niebieskim nie podejdziemy, dlatego że damy sobie tu, bo może zrobimy sobie diamencik, jeżeli nam podejdzie. No i podszedł. Właśnie to jest to. I nam podszedł. Świetnie. Teraz zróbmy, co my chcemy. To nie było zbyt mądre, to co ja zrobiłem wcześniej, ale dobra. Zróbmy tak i zróbmy tak, żeby się jej pozbyć. I ściągnijmy zielonego, bo odpali freak za chwilę. A ona, jak wiemy, lubi z zielonego przykoksować. Tu mam niebieskiego, to też widzę, ale ten niebieski... A spróbujmy, może akurat jakimś psim swędem rozwali. No i udało się, dobrze. Teraz uderzy freak, na szczęście nie będzie to bardzo mocne uderzenie, bo nie ma super niebieskich klocków, znaczy zielonych klocków nie ma dużo, a do tego jest osłabiona, ale trzeba już się leczyć fioletem, nie ma w ogóle na co czekać. Czy nam się uda? Czy ktoś mnie ciapnie? Nie, nie ciapnął mnie. No dobra, zróbmy tak. Pomyślmy, zastanówmy się, ściągnijmy jak najwięcej klocków, bo tu i tak nie mamy czym atakować, a ta za chwilę uleczy, więc dajmy jej uleczyć. Po prostu najnormalniej w świecie. Dobrze by było teraz... Właśnie, odpalić fioleta, ale to się nam nie udało. Niestety. Ale uda nam się może zrobić to w taki sposób i odpalić fiolecika. Udało się. Dobra. Ściągnąć z nich obronę. Wjechać tutaj i jej nie odpalać, miejmy nadzieję. O! I teraz pytanie. No nie. Nie ma co. Rozwalamy ją. Dlaczego? Dlatego, że ona nie będzie nam leczyła. Bo jednak do tej chwili to by nam troszkę tu namieszała. Ile tur jeszcze? Ile tur jeszcze mamy to takie nasze cuda na kiju? No wyświetl się. 3 tury jeszcze nie mogą nic robić. Dobra, jak nie mogą robić 3 tury, to możemy w nich śmiało walić. Raz. 2. I właśnie na niebieski liczyłem. Po to, żeby zrobić tak i zobaczyć, co tu się wydarzy. Pięknie się wydarzyło. Wszystko idzie po myśli. Doktorka. Czyli mnie. Zawsze uważałem, że mówienie do siebie w trzeciej osobie jest co najmniej dziwne. A tu zobaczcie. Ale podobno starzy ludzie do siebie gadają. Świetnie! Cepera poszła. Teraz sobie wezmę łyczek herbaty. A Cepera będzie wąchać kwiaty. Od dołu. Szukajmy kogoś kolejnego. Ci są nieźli na środku. Nieźli do tego, żeby ich trzaskać. Tego jeszcze by można było ciachnąć. Pewnie to zaraz zrobię. I zrobię to którym kolorem? Może czerwonym? No czemu by nie? Bo czerwony to jest najsłabszy do fronta. To jest dosyć słaby zespół. Więc spróbujemy go ciachnąć czerwonym. Raz. Tak. No właśnie. Zawsze mam dylemat. Zastanawiam się, czy bardziej mi zależy, żeby szybciej odpalał kot, czy bardziej mi zależy, żeby szybciej odpalał Azlar. I często mam z tym problem, bo z jednej strony Azlar odpali, to pali, ale kot leczy. I chyba wybiorę kota. Pali kota. Tak. Tak mi się wydaje, że właśnie tak zrobię. I wezmę drugą Sabinę. Tutaj może jeszcze siatkę podciągnę. Nie podciągnę siatki, bo brakuje... Bo brakuje kilku punkcików do tego, żeby to zrobić, ale ją wezmę. Bo mamy kogo? Bo mamy przede wszystkim tego gamonia. Właściwie to by mi się przydał inny kolor. Cholera, może nawet fioletowy. Tutaj. Ale dobra, lecimy tym. Bo w fioletowym i w zielonym mam postacie, które też ściągają z 3 statusy. I to by mi się przydało, jak odpali Aegir. A tutaj mam tylko Sabinkę. No ale dobra, zaryzykujemy. Zobaczymy, co to wyjdzie. Co to wyjdzie, albo co to nie wyjdzie, bo to równie dobrze może wyjść, jak i nie wyjść. Na szczęście ładnie nam się zrobił czerwień tutaj. Zrobiła. Więc już jednego mamy mniej. Fiolet idzie, więc to też jest dobre. Niestety minusem jest to, że właśnie odpali nam ten gamoń.
No dobra, ale teraz spróbujmy z tym fioletem zrobić coś mądrego. Pięknie się tu porobiło. Teraz tak, kluczem do sukcesu jest fiolet, jak powiedziałem. I on jest. I teraz zróbmy tak, ściągnijmy z nich statusy elegancko. Odwalmy Marianką tutaj, żeby osłabić tym trzem obronę przed czerwonym. Świetnie. Oczywiście powinienem wcześniej dać kota, o czym już zawsze zapominam. Jak mnie oglądacie, to wiecie. Zawsze to robię, to jest po prostu stały motyw. I wywalmy dwie postacie z trzech, bo lewej nie damy rady. Ale lewą damy radę zrobić może tak. Ciach, ciach, ciach. Pięknie. Ha! Ile jej zostało? Nic jej nie zostało. Ślepa mysz załatwiła go. Super. Właściwie ją. Mega szybka walka. 54 punkty dla mojego sojuszu. Dobrze. I to jest bardzo dobra informacja. To teraz trzeba by zagrać, myślę, że tutaj. 4623. Jeszcze zobaczę, jakie tu postacie są. Tu też mamy takiego gamonia. Pięknie laurka rozwaliła kolejnego. No to idzie nam dobrze. Zobaczcie, już ich dochodzimy. To jest tylko różnica jednego ataku. Tu też fajny zespół do walnięcia. Wcale nie taki straszny, mimo że 4700. Powiedziałbym, że sztucznie nabity, no ale dobra. Jeszcze tylko sprawdzę. Ten mi obniża atak. Ale no dobra, no lecimy z nim. Nie wiem czemu, ale... Spróbujemy. Fioletowym kolorem spróbujemy go ciachnąć. I zrobimy to tak. Potem sobie za chwilę wymienimy oddziały na inne. Nie mogę go ciachnąć fioletowym. Albo nie mogę wziąć świni, jedno z dwóch. Bo muszę wziąć... Nie, to fioletowy nie może iść w tego. Dlaczego fioletowy nie może iść w tego? Dlatego, że jak on mi obniży... mój atak, ona mi obniży obronę i ten mnie zaatakuje swoim paleniem, to muszę mieć Rigarda, a w fioletowym składzie nie przewiduje Rigarda, więc nie mogę mieć kogoś. Muszę mieć kogoś, kto nie narzuca na mnie statusów. Kto nie narzuca na mnie statusów? Ten wygląda, jakby nie narzucał na mnie statusów. Poczekajcie, jeszcze tylko zobaczę, co ten cyrkowiec robi. Minus 60 do obrony, czyli minus 60 do obrony. No to takiego minusu do obrony to chyba... nikt inny nie narzuca. Grubo. Dobra, ten narzuca na mnie. Ten jeszcze może nie narzucać na mnie statusu. Oprócz Marianki. I kto jeszcze? A cała reszta to są statusowcy. I ten jeszcze nie narzuca statusu. A właściwie nie ten, tylko ta. I tam jaki kolor był? Fioletowy. Czyli dobrze, jakby był żółty z boczku. Tutaj nie ma. I tutaj też nie ma. Niech to dunder świście. Ten narzuca status jednak. Nie zauważyłem, że to jest kostiumowy potwór. Będzie walił w otwór. No dobra, no to musimy dać tu, no niestety, fioletem. Nic nie pomyślimy, nic nie zrobimy. Zaatakujemy tu fiolecikiem, czyli dobra, czyli dajemy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zobaczmy teraz dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze lepiej. Cudownie, rzekłbym. Idźmy, atakujmy, no zobaczmy, co pójdzie. Wprawdzie muszę przyznać szczerze, że ten fiolet to tu pasuje jak świni siodło, ale co zrobimy, jak nic nie zrobimy, no? Ajajajajaj, nie do końca tak, chiński sprzedawca jaj, no właśnie. Tu damy tak, tu damy tak, tu trzy razy wjedziemy, może jakiś fiolecik, nie. Może ten żółty goją, nie.
To ten fiolecik na pewno już coś zrobi dobrego. Dobrze, jest. Ile zostało, jaśnie pannie? Ale czemuż? Czemuż ty w sioku chcesz odpalać? No powiedz mi, 214. Bez sensu. Musimy zrobić to tak. Ściągnąć te statusy z nich. Zrobimy to tak. Zrobimy to tak i zrobimy to tak. Tu wjedziemy zielonym. Tu wjedziemy w fioleta, bo on i tak za chwilę odpali. Przydałby nam się żółty i ten żółty przyszedł do nas. Świetnie, ale jeszcze jest jeden za mało. Ale to też nie stanowi, gdyż zrobimy sobie tu żółtego. Właśnie. I fiolecik. No pięknie. Szkoda, że odpaliła też zielona. Ewelin 921 ataku, więc może narobić zamieszania, ale nie narobiła. Okej. Dobra, lecimy z koksem tak. Raz i dwa. Czy to wystarczy? Powinno. Dobra. Jest po walce. Tym bardziej, że zrobię w tej chwili w taki sposób awak i ona nie ma opcji tego wytrzymać. Szybka walka. Szybka i treściwa, mimo że kolor nie do końca pasował, ale fiolecik elegancko wpadł. Zielony na pewno mamy. I co my tu jeszcze mamy? Kurde, i tej szóstej drużyny zawsze nie mam, no. Żółty i zielony. To teraz poszukajmy kogoś pod żółtego. Bo zielony możemy zaatakować każdego, czyli z jakimś fiolecikiem po boku. Tu jest fiolecik, ale on jest... No właśnie, zobaczymy, czy jest coś ciekawszego. Oj, oj, Xia, atakuj do... I laurka za dwa, no wstydem śmierdzi. Co to za... Przejechać się na tym zestawie? No można, tu jak się nie ma klocków i snajperzy odpalą. Raz, dwa, trzy, cztery. No, to może być nieciekawie. Ale my szukamy kogoś pod kolor żółty. Na pewno nie będzie to ten. Już by mi zabrali? No tak. Skurczysyny. Za długo się zastanawiałem. Opapraniec przejął mojego tego, którego miałem w głowie. A nic innego nie mam. Tylko tego. Spróbujmy go zaatakować. No co, no. Jest wyzwanie, jest zabawa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Gotowe. Tu bym jednak chyba dał. Tu bym dał. Nie. Tu bym dał 28. Wymień. 6, 6, 14, 6. Dobra. I co? Zawalczmy. No spróbujmy. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Podciągnijmy sobie tak, żeby wbić się w Kunchena, bo on tutaj jest kluczowy u przeciwnika, ten Kunchen. A jest kluczowy dlatego, że jak odpali, to nam namiesza mocno. Świetnie. Nam namiesza bardzo mocno i też będzie leczył przeciwników i nas bardzo mocno osłabi. No i poszło. Kunchen poszedł, to jest dobra wiadomość. Teraz potrzebujemy fioleta, żeby ściągać z siebie te statusy, które narzuca właśnie na mnie Vella. Vella Cruella, ale tu idzie. Ło! Ło! Panie! Przegrać tutaj, to jak wygrać? Będzie ciężko. Chyba, że ta nam namiesza, bo ona też potrafi mocno siepnąć. I siepnęła nie najsłabiej, najmocniej. Jest spoko. To na razie zrobimy tak, wywalimy snajpera, dlatego że tu za dużo groźnych statusów nie narzucaliśmy i się kompletnie nie boimy tego miśka. Tym bardziej, że go zaraz rozwalimy. Pięknie. Dobra, fiolecik. Na wszelki wypadek oczywiście fiolecik. Bo nie wiadomo, co tam się wydarzy później. Jak fiolecik mamy załadowany, to możemy odpalać żółte i jest po robocie.
mega szybka akcja. To co powiedziałem. Niby 4700 ponad, ale wcale niedobry skład. Jakby postacie niedopasowane do siebie, według mnie. Zresztą nie uważam, żeby niebieski był dobrym tankiem. Popapraniec jeden. Słuchajcie, jak my będziemy tak szli, to my za daleko nie zajdziemy. Ej, weźcie coś zróbcie. Weźcie i coś zróbcie do jasnej anielki. Został nam zielony. Tony Stark przyciągnął moją uwagę. On wali 500 coś, nie, 435. Minus 34 do ataku. Dźwiękowiec mówi, nie gwizdać w mikrofon. Okej. Tego nie mogę wziąć, chociażbym go chętnie wziął, bo nie mam czym ściągać efektu. A Egira, a jak on będzie odpalony? To nie ma sensu w niego atakować. Tu całkiem fajny skład jest. Coś ten mi się podoba, Tony Stark. Może bym go siepnął, zaraz zobaczę jeszcze. Ten tu jest tak nakoksowany. No tak, dwóch snajperów i Matka Mróz. Może ona tutaj zaszalała. Tu nie mogę, bo nie mam znowu ściągacza. Zamyśliłem się. W ogóle kogo ja bym chciał? Nie mam w ogóle nikogoś. A może dobitkę zrobimy na koniec? Zobaczymy. Zastanawiam się, kogo ja bym mógł na koniec pociągnąć tym swoim słabszym składem. Nie wiem. I pojęcia, przyznam szczerze, nie mam. Zaatakujmy. Tego zaatakujmy. No dobra. Pierwszy. Druga, trzeci, czwarta, piąty. Gotowe. Snajper, szybkie przyspieszenie dane o wrogu. Okej. A popraniec albo jeden, albo na maksa. Brawo, brawo, brawo. Wbijmy się tutaj na początek zielonym. Wbijmy się drugim zielonym. I zobaczmy, czy tu nam podejdzie zielony. Byłoby cudownie, ale nie wpadł. Nie wpadł zielony. Jak tu można podejść? Można zrobić sobie tu niebieski. Dajmy żółtego, wyciągnijmy czerwonego. Oho, ho, 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 pesze. Tym razem nie podpasowało mi. Przez to nie siepnie, ale na szczęście. Niedobrze. Powiedziałbym nawet, że bardzo niedobrze. Musimy tym zielonym liczyć, że przebijemy się, ale się nie przebiliśmy. Jest niefajnie, muszę przyznać. Blokuje. Dobra, my nie blokujemy umiejętności, więc spoko luz. Znaczy byśmy zablokowali Mariance, gdybyśmy mieli taką możliwość, ale takiej możliwości nie mamy. Więc tego nie zrobimy nijak. Dobra. Spróbujemy siepnąć w Mariankę mimo wszystko. I zróbmy to w taki sposób, żeby chociaż wyciągnąć ten środek, bo powin... Oj, się diamencik zrobił. Nie w... Aj, i to była moja kluczowa postać, która niestety teraz już padnie. Tu jeszcze nie możemy nic zrobić, ale możemy zrobić za to taki atak. Świetnie. Kurde, ile to się utrzymuje, cholerstwo, tur. Za długo. Nic nie zrobię. Idziemy taktycznie. Świetnie. Ten fiolet był mi tu potrzebny. Dobra, teraz się gońcie. Wstrętne mędy. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Jeszcze ładniej. Bosko. Robimy tak. Wyciągamy seszet, zwiększamy swoją obronę,
i wyciągamy seszet. I spróbujmy tak, zobaczmy, czy to pójdzie, a jak nie, to dobijemy ją klocuszkami. Poszło. Nie do końca tak to chciałem zrobić. No dobra, ale tak czy inaczej mamy pozamiatane, bo on tu już nic nie wymyśli ciekawego. A my wymyślimy. Tu nam nic nie zrobisz, misiu pysiu. Lekko smyrniesz, a my ciebie smyrniemy dużo mocniej. Poszło. Z małą stratą, ale poszło. I zespół okazał się wcale nie taki mocny, Tony Stark. No i został nam ostatni do wybicia. I to był mój błąd, bo ja chyba powinienem zaczynać od ostatniego. Jest tuś ktoś z wybitym frontem? Nie ma. Nawet nie ma nikogo naruszonego. 6000 już. Mamy prawie remis. Jaki mi skład został? Włącz drużynę atakującą. Co ja tu mogę zmontować? Na pewno mogę zmontować... No właśnie, mogę zmontować tego myśka pyśka. Fioletowego i to wszystko z fioletu. Kurczę, gdybym miał Kunczena, to bym się nawet odważył pójść z jakąś czterogwiazdkową postacią, bo mam ich dużo w fiolecie. Chakra Shrot. Ale tu nic nie ma. Mogę iść żółtym. Raz, dwa, trzy. Gdybyśmy tak poszli. Pasywnie, co? Pasywnie i wolno, bo to jest średnia, średnia, średnia. Wolny i średni. I to do szybkiego tutaj nie ma. W niebieskich też by można było pójść, ale niebieski na niebieski. Ale tu już bardziej, bo Aegir by nas osłaniał dosyć mocno. I Sarnia by ich osłabiała. No i w czerwonych, ewentualnie Jean-François, tu jest jeszcze palaczem takim naszym, który jest dosyć dobry. Ale mam dylemat. No dobra, ale najpierw to trzeba przeciwnika znaleźć, a potem się zastanawiać, jak w niego się wbijać. Dobra, jak popapraniec spieprzy, znowu mi wziął tego, którego miałem na oku. Jak popapraniecowi się nie uda, to ja się chyba na niego rzucę, ale alternatywą na to, co by było, nie mam alternatywy. Z tak słabym zespołem, właściwie to powinien poczekać, aż jakiś dobitek się zrobi, bo przy tak wyrównanej walce... Przy tak wyrównanej walce to by było dosyć ważne. No dobra, ja poczekam, zobaczę, co tu się wydarzy i ewentualnie wrócimy do gry. No i pięknie, jest jakaś dobitka. I tą dobitkę postaramy się wziąć. I zrobimy ją tak. Rigard. I tu pojedziemy żółtym, bo są dwa fiolety, więc raz, dwa i trzy. Ale przydałby mi się jeszcze jeden atak i tu pójdziemy chyba 3 plus 1 plus 1, bo mamy jednego atakującego w miarę palącego Jean-François. Czyli mówiąc ludzie, zwykła França. Miejmy nadzieję, że żółty szybko odpali, to zabierzemy im trochę many. Nie ma tu ataku, no bo ani Onatel, ani Inari, ani Nate nie za bardzo atakują. To są jakieś tam takie pseudo ataki, Inari wcale. Nate i Onatel to są jakieś takie... Śmieszne ataki właśnie po 150, chyba 100, o 250%, to jeszcze Onatel jak cię mogę. Zobaczmy, czy nam się uda zrobić tę dobitkę. Już nie będziemy szli na 6 pełnych ataków, ale ważne, żeby robić małe punkty. Czerwony jest, niestety nie ma innego koloru kompletnie. Żółty tutaj też troszkę może, tu czerwonym wjedziemy, więc może już popalimy kogoś. Może nam się uda spalić Audę. Byłoby spoko, jak ona by się troszkę spaliła przed odpaleniem, ale pod warunkiem, że nie będziemy w nią nic ładnie, już nic nie wchodzi tam, umówmy się. Dobra. Auda poszła, świetnie. Teraz wejdźmy żółtym w fioleta, bo to nam może dużo dać. Mogło nam dać dużo więcej, ale nie dało. Pójdźmy... Tak, jeszcze fioletowym. Chciałbym się tutaj troszkę podleczyć, zanim oni odpalą, mówię. Dobra, podleczmy się. Oślepmy ich, to też jest dobrze.
No właśnie, i co ja bym teraz chciał? Bardziej mi pasuje tutaj się wstrzelić. Mimo wszystko. I zrobimy to tak. Może. Nie, nie zabijemy jej, ale to nie szkodzi. Bo jest duża szansa, że ona nie trafi. Właśnie, bo jest i oślepiona. I do tego dodatkowo jeszcze pięknie. I dodatkowo, że jest oślepiona, to jeszcze mieliśmy tutaj zaplecze w postaci Inarii. No to teraz hulaj dusza piekła nie ma. Lecimy sobie tak. Inarii na razie nie odpalamy. Odpalmy znowu czerwonego bym odpalił. Ile im zabieramy w tej chwili? 100%. Dobra, jest. Świetnie. Palenie jeszcze trwa. Teraz będzie 100%, więc palenia nie odpalamy. Cholera, żółtego też byśmy nie chcieli odpalać. Odpalmy fiolet, to się wyleczymy. Oni się nie naładują. Właśnie, więc zróbmy tak, tak, tak. To pozwoli nam chyba wywalić fioletową, miejmy nadzieję. Sartanę precz. No dobra. Został sam Elkanen, którego możemy sobie powolutku ciachać. No i nawet wyszło. Pasywny zespół, ale jak cię mogę, się udało. Żółtym przeatakujemy, bo jego mamy najmocniejszego. On nam tu nie za wiele zrobi, nawet nam minionków nie rozwali. Tym bardziej, że Inarii tu nas osłoniła. Poszło. Więc 5,5 udanego ataku. Nie jest najgorzej. Zakładam, że wygramy, bo ostatnie wszystkie ataki były niepełne przeciwników, ostatnie 7 ataków. Nasze z kolei wręcz odwrotnie. Zobaczcie, tu wszystko podomykane praktycznie. Tu z 2 nie wyszły, ale tutaj znowu już cała końcówka podomykane. Więc rewelacja. Subcio. Już mamy mocną przewagę. Oni mają 6186, my 6400. No, zobaczymy za godzinę, jak to się skończy. Ciekam. Ściekam z niecierpliwością. I wszystko wskazuje na to, że się udało. 7022 do 6551, czyli solidne zwycięstwo, 500 punktów. Jakbym nadawał wiadomości, powiedziałbym 500 punktów przewagi, żeby zrobić wrażenie. Kompletnie nic tu ciekawego nie dało. Zobaczymy sobie jeszcze, jak tutaj, gdzie my jesteśmy. Uciekać mi z tym. Wojna, pole bitwy. Pole bitwy, dwie rybitwy. Jeszcze na końcu mnie ktoś na raz widzę tutaj wziął elegancko. Ale Seszet nie jest najlepszym tankiem, zdecydowanie. Mocna postać, ale nie najlepsza. No, proszę, na drugim miejscu w sojuszu. Zaskakujące, mimo że trzeci atak był niepełny. Przepraszam, szósty atak. Bardzo dużo powyżej 300, więc fajnie. I w okolicach też. Dobra wygrana. No i dół zdecydowanie czerwony. Takie wyniki mogą być zawsze. 7000 punktów. To praktycznie byłoby 80% zwycięstwa. Gratuluję całej swojej ekipie. A Wam życzę miłego dnia, miłego wieczoru i miłego popołudnia. Trzymajcie się, cześć.